prawo ulicy, powiedzieć dzień dobry. Okej? Okay? Jak jest pusto, noga z powrotem na gaz. Dobra. Z tym ukłonem to żartuję, ale ma być po prostu spojrzenie całą głową w prawo, czy nic nie jedzie. Przepuszczamy prawą stronę, musimy być przygotowani do ewentualnego hamowania. Okej? Okay? Czyli dojeżdżasz do skrzyżowania, noga z gazu, głowa w prawo, cała głowa, nie kątem oka, bo ja kątem oka nie widzę. Kątem oka egzaminator też nie widzi, tak? Chociaż widzi. Wie dlaczego? Bo i egzaminator, i ja. Ja muszę tak, prawym okiem patrzę się na skrzyżowanie, czy nic nie jedzie, bo ja muszę za nasze bezpieczeństwo odpowiadać, a lewym okiem patrzę się na ciebie, czy ty się tam patrzysz. Także ja muszę zeza rozbieżnego zrobić, żeby wszystko widzieć. No. I tak to jest, ok? Dobra. Czyli ty musisz głowę odwrócić i taki masz mieć nawyk. Ja, uwierz mi, ja mam prawo jazdy już kupę lat i mi głowa non-stop lata. Non-stop. Jakby się tak nauczyłem, to już to mi tak lata. Wiesz? Okay. Już tak do końca życia. Dzięki temu nie mam wypadków. A wiele wypadków uniknęłem, bo ktoś na mnie chciał wymusić tam różne zdarzenia i po prostu przez to, że się odpowiednio zachowałem, to uniknąłem tego, nie? No, ale to jest inna historia. Także co najmniej noga z gazu, jeżeli jest potrzeba przyhamowania jeszcze, to hamujemy oczywiście jak najbardziej. Patrzymy się w prawo, coś jedzie, zatrzymujemy się. W takim miejscu, żeby ten ktoś mógł przejechać, ok? Następnie jedyneczka i śmigamy, dobra? Okay. Jeżeli nic nie jedzie, to co najmniej noga z gazu, możesz przyhamować, głowa w prawo, patrzymy się pusto, z powrotem noga na gaz i śmigamy. OK? Najczęściej przejeżdżamy te skrzyżowania na dwójce. Czyli jeżeli jechałaś sobie 30 na godzinę i byłaś na trójce, dojeżdżasz do skrzyżowania, lekko przyhamować, sprzęgiełko, dwójeczka, głowa w prawo i jedziemy, jeżeli nikogo nie ma. OK? Żebyś potem pamiętała, że redukcję też robimy, jeżeli mieliśmy większą prędkość i przyhamowałaś. Bo nie zawsze będziesz na dwójce jechać, tak? No, także żeby to było wiadome. I teraz co jeszcze? Do tego elementu dochodzi nam jeszcze lewa strona. Patrzymy się przede wszystkim w prawo, czy nikt nie jedzie, bo z prawej strony musimy go przepuścić, ale zerkamy w lewo, czy przypadkiem na nas z kolei ktoś nie wymusza pierwszeństwa. Bo często tak bywa, że właśnie ludzie zapominają o skrzyżowaniu równorzędnym, tak, bo jeździli po światłach. Światła, znaki, stop, ustąp, główna, znaki, zjeżdża w osiedle, pyk, pierwsze skrzyżowanie równorzędne, przejeżdża na wprost jak po głównej. Nie? Też obejrzyjmy. Mam nadzieję, że nie. Chyba nie. Raz ci tak pozwolę. Okej. A potem nie wiem. Także pamiętaj, patrz.